Cześć, witam Cię bardzo serdecznie. Jeżeli po ostatnim filmie dokonałeś analizy i przeanalizowałeś sobie swoją strategię, strategię w działaniu, strategię swojego życia, strategię swoich najbliższych wyzwań i celów, a do tego z poprzednich materiałów oceniłeś i zauważyłeś, jaką wielką moc daje Ci Twoja wiara, wiara w ich spełnienie, to proponuję, abyśmy przeszli kawałek dalej. Kawałek dalej i abyś zrozumiał, że są pewne aspekty, są pewne czynniki w Tobie, jak Twoje oprogramowanie, jak Twoje wartości. I te wartości dzisiaj chciałbym, abyś trochę o nich posłuchał i też być może określił albo dokonał pewnych zmian, jeżeli te wartości, którymi się kierujesz w życiu, nie spełniają Cię jako człowieka. Ponieważ wiele razy widzę wśród moich znajomych, wśród moich przyjaciół, teraz nawet wśród moich klientów, którzy idą swoją drogą, wytrwale pracują, osiągają dany szczyt, osiągają dany sukces, ale im to nie daje szczęścia. Oni nie są spełnieni w tym, co robią. I się nagle okazuje, że dobrze by było, aby być spójnym ze sobą, tak? Bo jeżeli mamy komputer, mamy narzędzie jakieś elektroniczne, to ono jest spójne ze sobą. Jest urządzenie, jest oprogramowanie, to wszystko jest spójne ze sobą i to dlatego tak dobrze działa. Mój sprzęt działa wyjątkowo, tak jak widzisz, to jest oprogramowanie, sprzęt firmy Apple i on jest kompatybilny ze swoimi urządzeniami w swoim systemie. Dlatego doceniłem klasę i doceniłem tą firmę, ponieważ wiem, jakimi wartościami się ona kieruje. Dzisiaj porozmawiamy o tym. Dzisiaj przedstawię Ci jeszcze raz, tak jak mówiłem, żebyś zauważyła, jakimi wartościami kierujesz się w życiu, jakie wartości przejęłaś od swoich rodziców, i czy to, co osiągasz w życiu, jest dla Ciebie spełnieniem? A to spełnienie będzie podkreśleniem i powinno być spójne z Twoimi wartościami i z tym, do czego dążysz. Dlatego widzimy się za chwilę, żebym mógł o tym Ci przedstawić ten temat. Do zobaczenia. Wielokrotnie powtarzam, że to, co przejmujemy od rodziców w dzieciństwie, jest nieświadome. Później stosujemy to w życiu codziennym, już będąc dorosłymi facetami, dorosłymi mężczyznami pracującymi i prowadzącymi swoją działalność czy swój biznes. I w nieświadomy sposób odtwarzamy to samo, co robili nasi rodzice. Czyli jakie oni mieli wartości do nas, jak oni się zachowywali, takimi samymi wartościami my, głęboko zaprogramowanymi, kierujemy się do naszych dzieci, do naszych żon, czy chociażby nawet do naszych rodziców. Dlatego jeżeli uświadomisz sobie i zrobisz krótką listę wartości, jakimi kierujesz się w życiu, nazwiesz je, albo najlepiej znaleźć taką listę wartości gdzieś w internecie i przypodobać im to, co przyporządkować bardziej im to, co jest wartościowe dla Ciebie, spróbuj opisać, dlaczego akurat te wartości są Ci bliskie i w jaki sposób je przejąłeś, albo w jaki sposób się nimi teraz z nimi komunikujesz, bo przejąłeś to od rodziców nieświadomie, tak jak ja to przejąłem od mojego taty i od mojej mamy, no i później w dorosłym życiu nie zawsze one się sprawdzają w dzisiejszych czasach. Wpływ wartości na moje życie jest ogromny. On jest bardzo duży, ponieważ to dzięki nim prowadzę swój styl życia. Tak? Spójrz teraz na swój styl życia i zastanów się, czy te wartości, którymi się teraz kierujesz, one są dla Ciebie spójne, tak? One są z Tobą żywe, złączone. Mówiąc tutaj o stylu życia, mam też na myśli między innymi jak ja reaguję na sytuacje życiowe i te dobre i te złe i sytuacje, kiedy odnoszę sukces i sytuacje, kiedy odnoszę porażkę. O tym też decydują moje wartości, czy ja
sam siebie wartościuję i doceniam, czy cały czas od siebie czegoś więcej wymagam. Wpływ wartości na moje życie też jest w ten sposób przedstawiony, że z kim jestem teraz, w jakim towarzystwie przebywam, jaką partnerkę też zabiegałem i też wybrałem na moją żonę. To też były moje wartości, którymi się kierowałem, jakimi wartościami chciałbym, aby moja żona się też kierowała. Więc to wewnętrznie gdzieś powinno być spójne. Do tego, jeżeli sobie spojrzymy, czym jeździsz, czym ja jeżdżę, czym się poruszam, co mi sprawia przyjemność, z jaką marką się utożsamiam, to też są wartości. Dlatego jak będziesz uważny i spojrzysz na drugiego człowieka i zobaczysz, przez kogo się otacza, czym się kieruje w życiu, to bardzo szybko będziesz wiedzieć, czy te wartości, którymi ta druga osoba się kieruje, są dla ciebie dobre czy złe, czy ta osoba ma dla ciebie dobry oddźwięk, dobry charakter, czy powiesz, nie, z takimi osobami ja nie chcę przebywać. Jeżeli spojrzysz na swoje wartości, to też będziesz wiedzieć, jak wygląda zasobność twojego portfela. Czy masz pieniądze, czy masz oszczędności, czy masz inwestycje. Bo to one też, te wartości nadają ci tą wartość materialną. To też dzięki tym wartościom jesteś tu, gdzie jesteś i zarabiasz takie pieniądze, jakie na chwilę obecną zarabiasz. I tutaj dochodzi do pewnego konfliktu, jak na pewno zauważyłeś, że chciałbyś zarabiać więcej, ale zarabiasz jakąś określoną kwotę. I mówisz, kurde, przecież to jest tak mało. Więc ten konflikt wewnętrzny, który jest w tobie, on będzie cały czas, dopóki go nie ujawnisz, dopóki go nie przerobisz, dopóki nie przeanalizujesz sobie, co się takiego dzieje, że jeszcze nie ubieram się tak, jak chciałbym się ubierać, jeszcze nie posiadam takiego samochodu, jaki chciałbym już posiadać, nie posiadam takiej partnerki, nie posiadam takiej pracy, nie posiadam swojego biznesu. No wszystko jest nie, ponieważ nie jesteś odpowiednią osobą, która do tych wartości już chciałaby być. Rozumiesz? Więc popracuj nad tym i zastanów się, bo to dzięki wartościom zarabiasz na życie. Podejmujesz decyzje, z kim pracujesz, z kim współpracujesz. To dzięki wartościom, które się w tobie zmieniają, nagle powiesz, że to towarzystwo, ta firma już ci nie bardzo odpowiada. Nie wiesz dlaczego, ale nie czujesz się z nimi dobrze. I zaczynasz szukać czegoś swojego, czegoś, co nada wartościom temu, czemu ty chcesz przewodzić. Bo w grupie pewnych ludzi zaczynasz się dusić, zaczynasz się źle czuć i niekoniecznie jest fajne przebywanie z nimi, jeżeli spędzałeś z nimi ostatnie 10-15 lat na przykład. Więc teraz mówisz, no nie, to są inne wartości. Ci ludzie odpowiadali mi kiedyś, teraz już nie. Ja chcę czegoś więcej, ja chcę czegoś innego od życia. No i wtedy robisz swoje, tak? To jest bardzo prosty sposób. Te wartości są niczym klucz otwierający twoją moc i twoją potęgę. Bo dzięki nim możesz podejmować i najczęściej podejmujesz choć w sposób nieświadomy, ale kiedy sobie te świadomości już, wartości już uświadomisz, to wtedy stwierdzisz, że dlatego podjęłam taką decyzję, ponieważ kieruję się taką wartością. Te wartości dają ci ogromną moc przy wykonywaniu tego, co ciężkie w życiu, bo to wartości są potrzebne na drodze do twojego sukcesu. To jest to, co mówiłem przed chwilką, że są ludzie, którzy osiągają sukces i są nieszczęśliwi. I kiedy się ich zapytasz, co jest, oni powiedzą, nie wiem, oczekiwałem czegoś innego, czegoś lepszego, czegoś bardziej wartościowego. No i kiedy określą to, że to miało być coś bardziej wartościowego, no to ten koń pogrzebany jest ten w tych wartościach, które są nieuświadomione. Że robili coś dla kogoś, ale to nie było ich. Więc ja Ci proponuję, abyś robił w życiu to, co jest spójne z Tobą, to, co jest spójne z Twoimi pragnieniami i z Twoją wizją, co jest za horyzontem, co jest na horyzoncie. Wtedy to Ci daje pełne spełnienie i Twoje wartości mówią tak, idziemy w parze, będziemy współgrać. I wtedy będziesz współgrać jak sprzęt firmy Apple, to o czym mówiłem przedtem. Więc tym kluczem, tą Twoją mocą, którą nadasz, którą sobie uświadomisz, możesz zrobić to w ten sposób, że
Zastanów się na chwilę obecną, na dzisiaj, weź kartkę papieru, długopis i zastanów się na chwilę obecną, na dzisiaj, jakimi wartościami kierowałaś się do dzisiaj. I wypisz 10 wartości. Weź kartkę, wypisz wszystkie wartości albo znajdziesz taką listę w internecie. Jak nie masz takiej listy, napisz do mnie, ja Ci prześlę. Wypisz 10 wartości. Następnie weź drugą kartkę papieru, jak to zrobisz? No i teraz pytanie, czy już Ci powiedzieć, czy powiedzieć po chwili, jak już to wypiszesz? Nie, nie mamy tyle czasu. Powiem Ci, na drugiej kartce papieru napisz, jakimi wartościami chcesz się kierować od jutra. Jakie wartości chcesz mieć w życiu i nimi się kierować, bo są z Tobą spójne, imponują Ci, są Twoje, nowe od jutra. I to będzie pierwsza zmiana w życiu, że jak będziesz wątpić w swoje działanie, które ma Cię przybliżyć do Twoich sukcesów, to spoglądasz na tą kartkę i mówisz, zaraz. Stare wartości mi mówią, że nie warto, a nowe wartości mają mnie przybliżać i przybliżają mnie do kolejnego etapu, do kolejnego celu. I to daje Ci potwierdzenie w życiu codziennym. Kiedyś wartością było męstwo, rycerstwo, duma, narodowość. Dzisiaj, żyjąc w epoce, gdzie chcemy stworzyć piękną, cudowną Unię Europejską, chcemy być o krok dalej niż inne państwa, no to już nie dzisiaj, tak? Rycerskość było też kilkaset lat temu. Dzisiaj patrzysz na siebie i jesteś jednostką, która może osiągnąć no naprawdę prawie wszystko, tak? Tylko pytanie, jakimi wartościami się kierujesz i co za Twoimi sukcesami, tymi, którymi chcesz osiągnąć, stoi i mówi Ci, że tak, że to warto. Bo pamiętaj, jeżeli chcesz, to Twoje życie może być jakieś. Ja wolę, aby Twoje życie przynosiło jakość. Jesteśmy na tym świecie chwilę i żeby uczynić życie wartościowe i żeby one miało jakość, należy działać, należy określić konkretnie strategię, zdać sobie sprawę, czy ja w to wierzę, mieć plan do strategii, no i dowartościować się, o czym jeszcze będę mówić w następnych wpisach. Więc na dziś chciałbym, abyś sporządził tą listę, żebyś sporządziła tą listę i zastanowiła się nad tym. I jak zwykle na feedback czekam przez następne parę dni. Dyskusje niektóre są naprawdę żarliwe i ciekawe, o których będziemy rozmawiać z osobami, które uczestniczą w moich szkoleniach. No a Tobie życzę odnalezienia siebie, odnalezienia tych wartości, które uczynią z Ciebie wartościową osobę, z którą pewnością jesteś, ale możesz być jeszcze bardziej wartościowy. I do zobaczenia, do następnego razu. Cześć!